Ci, co mieli dojść, to już doszli. Wiedziałcy jeszcze zapraszam na salę. Tak, więc ja nazywam się Dawid Urwański, jak już wiecie, problemy widzieliśmy w tej scenie dzisiaj. Teraz troszeczkę innej roli. Będziemy mówić o Interactivity API, o temacie, który tak naprawdę zapoczątkowała już mówiąc na innych konferencjach i troszeczkę też pisząc Madzia Paciorek, która tutaj właśnie sobie siedzi. Ja zainspirowany ją jej prezentacją z WordCampu w Gdyni. Też przygotowałem swoją wersję tej podobnej prezentacji, ale jednak z takim moim twistem. I czy ktoś słyszał o Interactivity API? Dużo ludzi, fajnie, to bardzo dobrze, to cieszy. To znaczy, że jest świetlana przyszłość przed tymi. Ja nazywam się Dawid Urwański, jak przywiecie mówiłem, pracuję w Karole jako web developer, frontend. No i te wszystkie rzeczy, powiedzmy, to już wszystko tutaj, Szymon ładnie zapowiedział, nie będziemy o tym mówić. A będziemy mówić o tym właśnie, że Interactivity API. A dlaczego mówimy o tym? Ponieważ w wersji 6.5, bo to jest ta 3.5, która miesiąca temu została wydana, to Interactivity API jest już dostępne w WordPressie, czyli dla każdego do używania nie trzeba nic włączać, żadnej flagi, żadnego testu, nic nie trzeba dodatkowo robić. Mamy już do Interactivity API dostępne w każdej instalacji WordPressowej, która używa WordPressa 6.5 lub nowszego oczywiście w przyszłości. O czym w ogóle my tak sobie myślimy, jak myślimy o interaktywności? To oczywiście myślimy o JavaScriptie, tak? Oczywiście możemy interaktywność zrobić również przy pomocy CSS-a, tak? Czyli tam jakiś hover lub active state lub focus i na tej podstawie możemy zrobić jakąś interakcję, coś się pojawia, coś się usuwa, ale prawdę powiedziawszy 90% plus interakcji odbywa się właśnie w JavaScriptie. No więc co zrobimy sobie tutaj teraz, przez chwilę, zanim przejdziemy do tej naszej grafiki, zobaczymy sobie, w jaki sposób ludzie, my, wszyscy ogólnie pracujemy z JavaScriptem w WordPressie. Jest tych bardzo dużo opcji, od razu zaznaczam, ale zaczynamy od najbardziej podstawowej, czyli od jQuery. Większość stron WordPressowych używa jQuery w jeden sposób czy w inny. Ja osobiście uważam, że gdyby przyznawali Nagrodę Nobla w dziedzinie IT, to osoba, która stworzyła jQuery, prawdopodobnie byłaby takim laureatem Nagrody Nobla. Gdyby nie jQuery, to prawdopodobnie nasze życie byłoby o wiele smutniejsze. Oczywiście w dzisiejszych czasach jQuery już jest, odchodzi się od jQuery. Mimo wszystko, w WordPressie, jako że jQuery jest core, mamy dużo jQuery. I weźmiemy sobie taki bardzo prosty przykład, hamburger icon. Każdy z nas pewnie kiedyś napisał taki hamburger icon, czyli przycisk, który otwiera menu mobilne. Jeżeli sobie zrobimy to w jQuery, no to mam tak, nie wiem, czy widać dobrze, czy nie, ale jest dość duże, więc bierzemy jakiś element, który odpowiada hamburger, na kliku, bierzemy jakiś inny element mobile menu i przełączamy jego klasę, toggle class visible. I gdzieś w CSS-ie jest napisane, że jak jest visible, to się to menu pojawia, jak nie ma tej klasy, to się usuwa. Bardzo proste jQuery hamburger icon. OK. Co po jQuery? W pewnym momencie twórcy standardów JavaScriptowi stwierdzili, hej, wszyscy używają jQuery, bo ma to sens, bo tak samo działa we wszystkich przeglądarkach, ma dużo funkcji, które ludzie często używają. No więc czemu nie dodać ich bezpośrednio do tego standardu, czyli do naszego JavaScriptu? No i powstał ten standard ES6 i tam już nie potrzeba jQuery, bo większość tych rzeczy, które robiliśmy przez jQuery, jest dostępne out of the box w każdej przeglądarce i działa tak samo, według standardu. No i to jest ten sam kod, który przed chwilą nasz hamburger icon. Ja sobie na czytelności przyjmuję te dwa, pobieram tych dwóch elementów, button i menu do osobnej linii. No to mamy button, pobieramy element do ID hamburger, menu, pobieramy element do ID mobile menu i potem na buttonie, na kliku, menu, class list, toggle, visible. To samo w czystym JavaScriptie i to jest ten sam dokładnie kod i działa. Ten trend usuwania jQuery już jakiś czas temu widzimy. Ja 6 lat temu, jak pracowałem jako technik w HYT, to byłem wielkim proponentem usuwania jQuery z tych motywów customowych, które robimy, bo trzeba pamiętać, że w takim normalnym zastosowaniu to jQuery może sobie być, nie przeszkadza, ale jeżeli mamy jakieś enterprise, czy po prostu dla klientów customowych rzeczy, to da się do jQuery usunąć i wtedy można pisać taki właśnie sobie kod. No ale dobra, lata lecą i zaczęliśmy widzieć coraz więcej frameworków. A skoro są frameworki JavaScriptowe, no to nie da się ukryć, że będą te frameworki również używane w JavaScriptie. Zobaczmy też bardzo szybko, w jaki sposób używamy tych frameworków w WordPressie. Najczęściej lub po prostu ogólnie. Możemy używać, często widzimy taki case, gdzie mamy po prostu zwykły motyw WordPressowy,
A jakaś jego część w tym motywie jest osadzona i jest po prostu interaktywna, bo jest albo w Reactie, czy w jakimś innym frameworku, to jak pokazuje przykład Reacta, ale tak może to działać, tak? Czyli jest to w jakiś sposób sposób działania, sposób pracy z JavaScriptem w WordPressie. Po prostu osadzenie apki Reactowej na stronie. Innym sposobem jeszcze dalej idący, to jest, już mówiliśmy o tym kilka razy, dzisiaj i wczoraj, to jest podejście headless, gdzie WordPress jest tylko backendem, a na froncie mamy headless, w ogóle apkę Reactową, która nie jest w ogóle oparta o WordPress, tylko zaciąga z niego dane. To jest też w jakiś sposób, w jakimś sensie, praca z JavaScriptem i WordPressem, tak? Bo mamy i WordPressa, i JavaScript. A potem mamy jeszcze Gutenberga, tak? Bo wszedł nam jeszcze Gutenberg kilka lat temu, no więc Gutenberg, treści strony są same bloki. Bloki, cały Gutenberg jest znaczny w Reactie, więc bloki również te na froncie mogą posiadać jakąś interaktywność. Może coś tam się dziać, jakiś JavaScript może być potrzebny, aby te bloki były interaktywne. Potem mam jeszcze functionality, o którym mówił Michał. Nie wszystko jest blokiem, nie tylko treść strony, ale i menu, nawigacja, logo i wszystko, i footer gdzieś tam w stopkę, tego tutaj właśnie nie pokazuję, ale wiecie o co chodzi. Wszystko może być blokiem, tak? No i teraz w każdym z tych bloków na froncie autor, jeżeli zrobi customowy blok, to może ma dowolność pełną. To może być dziki zachód. Jeden twórca może sobie dodać Reacta w jego bloku na froncie. Drugi sobie może dodać View, a nawigacja jeszcze czegoś innego korzysta. Właśnie nawigacja z Interactive API. I się na końcu może okazać, że możemy mieć 5 różnych frameworków na jednej stronie zaciągniętych i 2 MB JavaScriptu, który jest zminifikowany. Więc idea cała jest taka, że co gdyby było? Co by było gdyby? Gdybyśmy mieli jeden standard i wszystkie bloki korzystałyby z tego samego standardu, z tego samego JavaScriptu, który jest frameworkiem, który jest frameworkiem, ale co by było gdyby? No i tutaj właśnie całe na biało wchodzi Interactivity API. Zanim jeszcze przejdę dalej, to powiem wam tylko jedną rzecz, bo tutaj Marcin mnie ograniczył niestety, ale to nie Marcin w sumie, to ogólnie techniczne rzeczy, że to jest PDF. Ja mówię o interakcjach. Ciężko jest pokazać interakcję na statycznym obrazie. Ja w kilku przykładach, gdzie jest taka interakcja pokazana, dałem QR kody. Przysięgam, że są bezpieczne. One kierują was bezpośrednio do YouTube'a. Przygotujcie telefony, jak ktoś chce sobie zobaczyć interakcję w realu. To jest, idzie od razu do YouTube'a, bardzo krótkie filmiki, tylko sekundowe. A kto nie chce, to musi popracować do obrazu, tak? Lub wejdźcie na agendę, kliknijcie, ta prezentacja za chwilę będzie dostępna. Właśnie. A więc Interactivity API, jak mówiłem, spójrzcie na to, jeszcze raz, to są bloki, tak? Więc technicznie rzecz ujmując, cała idea tego była, Interactivity API była zrobiona w sposób, aby umożliwić interakcję w blokach. Ale to nie jest tak do końca, bo można Interactivity API używać poza blokami, poza Gutenbergiem, a nawet poza WordPressem. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jedynie pamiętajcie, że przykłady, które będę pokazywał, pokazują interakcyjność wewnątrz bloku. Ale to nie jest ograniczone do tego tylko. I to Interactivity API może również być użyte do dodania interaktywności jakby z góry do nowych bloków, które tworzymy, albo do dodawania interaktywności w blokach już istniejących. Na przykład, tu mamy blok image. Jak sobie pójdziemy, zaznaczymy ten blok, w toolbarze wybierzemy sobie, któryś z tych opcji już nie pamiętam, link. Tak? I potem mamy coś takiego jak expand on click. Jak sobie to zaznaczymy, to tu macie QR code, możecie sobie zobaczyć, jak to działa. A dla tych, którzy nie chcą klikać, to muszą sobie wyobrazić, że kliknę, widzicie, pojawia się ikonka zoom, otworzy się potem image w lightboxie. Po prostu klikam, otwiera się w lightboxie. Out of the box, żadnego czegoś sobie tutaj nie dodajemy, nic nie robimy sami, po prostu zaznaczamy opcję i ten lightbox się pojawia. Drugi przykład, czyli blok query loop. Kto zeskanuje, to zeskanuje, przechodzę do następnego slajdu. Kiedy... Za szybko, dobra. To będę mówić cały czas na tym slajdzie. Jeżeli mamy tutaj paginację, tak? Widzicie w tym bloku, tak? Paginacja, ale przejdę, to jest next page, tak? W momencie, kiedy klikniecie, to jest blok, który jest na stronie głównej, na home, gdzieś tam na dole, w domyślnym motywie. Jak przejdę sobie do następnej strony, to co się stanie? Przeładuje całą stronę, przeskoczy do góry i musicie wescrollować na dół i zobaczycie, że jesteście na drugiej stronie, faktycznie. To nie jest idealne, tak? No więc można użyć Interactivity API. To jest core'owy blok, query loop. No i zobaczcie, dodali. Force page reload do tego bloku query loop.
Jak sobie to odznaczymy i wrócimy, to teraz macie drugi przykład z tym force page load zrobionym i przełączanie się między tymi lokami, automatycznie zaczęli nowe wpisy i nie przekroluje was do góry, wszystko się stanie tak, jakbyście robili jakąś mini apkę, tak? Wracając z naszego hamburgera. Jak to zrobić w Interactivity API? Tutaj jest troszeczkę więcej kodu, ale pamiętajcie, że w tamtych przykładach nie pokazałem wam żadnego HTML-a ani CSS-a. Tutaj wam już pokazuję więcej. W naszym pliku Vue.js, który odpowiada właśnie za skrypt blogu, jak mamy blog, i ci, co wiedzą, co budują blog, to wiedzą, że ten plik odpowiada za ten JavaScript, który będzie na froncie, dodajemy taki kod, tworzymy taki store, nazwijmy to. Najważniejsze jest, że to ID hamburger musi się zgadzać z tym data interactive hamburger i w środku mamy akcję. I tu może być tej akcji ile chcemy, ale jedna z tych przykładowych, którą ja używam, to jest właśnie toggle, możecie nazwać jak chcecie. Ona wybiera coś z kontekstu, na razie to pomijmy, a potem ten kontekst, bierze pole na nim jest open i po prostu odwraca go, tak? Czyli robi po prostu toggle. I potem ten div nasz, ta rzecz będzie włączona z naszym store, ponieważ mamy ten ID i tu mamy data wp kontekst. To jest po prostu JSON, to jest jeszcze do tego funkcja do budowania tego kontekstu, ale to was odniosę do dokumentacji. Jest open, ja to zrobię w domyślenia true, może mogło być false, bo wtedy byłoby domyślnie zamknięte. I ten kontekst właśnie, przełączanie go spowoduje, co spowoduje, że ten data wp class visible, context is open, to będzie podążać interaktywnie, tak? Reaktywnie. Jeżeli is open się zmieni z true na false, to visible będzie albo dodane, albo usunięte i będą content się usunie albo pokaże. I mamy przycisk toggle, który po prostu zmienia ten stan. Data wp on click, actions, toggle, pyk, pyk, wykonuje tą funkcję, zmieni context is open, to się pojawia lub usuwa, bo dostaje lub usuwamy mu klasę. I żeby uruchomić to w ogóle w bloku, to tylko jeszcze jedna rzecz, w pliku blog JSON musimy dodać support interactivity true i to będzie wtedy nam śmigać. Wtedy ten interactivity API zostanie nam dodany. Jak strona wykryje, że dany blok ma, dowolny blok na stronie ma interactivity true, to cały ten framework interactivity API zostanie zaciągnięty. Wystarczy jeden blok, który tego używa. Tych dyrektyw, WP, coś jest o wiele więcej, ja nie będę w nie wnikał. Zajrzyjcie sobie do dokumentacji. Wszystkie te dyrektywy pozwalają nam wrzucić dowolną aplikację praktycznie. Ja już testowałem to, nie znalazłem case'ów, w którym mi by to nie starczyło zrobienia jakiejkolwiek aplikacji, takiej, którą zrobił w Reakcie czy w jakimkolwiek innym frameworku. Więcej info, oficjalna dokumentacja, wpiszcie sobie w blogu Interactivity API Reference. Też na wideo będzie nagrany ten link, chociaż mówię, możecie sobie w Google. Jak sobie przeskrolujecie niżej, tam jest taki link, tutorial, first look at the Interactivity API i to was przekieruje do wpisu przez Macie stworzonego tak swoją drogą, jakbyście chcieli pogadać o tym, co właśnie z Macią. I tam jest wszystko pokazane. I tutaj znowu QR-kod, pokażę wam przykład elementu interaktywnego właśnie z tegoż wpisu. Mamy po prostu taki counter, nie mogę pokazać wam tej interakcji niestety tutaj, ale w momencie, kiedy zaczniecie wpisywać tutaj dolarki, to na dole wam się zacznie pokazywać dynamicznie, ile za to można posadzić drzew. I to jest też w tym wpisie Macie. To jest dokładnie z tego wpisu wzięte. Jak sobie znajdziecie ten wpis, to tam wszystko jest wytłumaczone, nawet jak to jest zrobione. U nas na kanale z Marcinem mówiliśmy o tym, Interactive API, robiliśmy coding, tam live coding, próbowaliśmy, grzebaliśmy, cudowaliśmy. Najpierw zaczęliśmy właśnie od Maci wpisu, a potem poszliśmy i już nie wróciliśmy do wpisu, ale sobie tam klikaliśmy, więc możecie sobie zobaczyć. Więc pytanie, jak to jest zrobione? No to może użyć jQuery, skoro już jest w core, tak? A może użyć Reacta, no bo potem jestem sobie w Reakcie, no więc może to. Oni się dają na Reakcie. Ale ani jedno, ani drugie, oni użyli czegoś takiego jak preact, czyli takiej mniejszej wersji Reacta, żeby nie była tak duża na froncie, żeby nie był ten footprint duży. Ona zajmuje około 3 kB. Dla porównania powiem wam, że jQuery zajmuje 31 kB zminifikowane i tak dalej. Plus na to jest 5 kB na router, który jest eksperymentalny i 3 kB jeszcze właśnie całego tego Interactivity API, tego WordPressowego. Tego, co rozumie te atrybuty WP, data, coś tam, że wie, co z nimi zrobić, to musi mieć do tego jakiś JavaScript. I razem to zajmuje około 11 kilo i gdyby wszyscy tego zaczęli używać, to tylko te 11 kilo było potrzebne do naszej strony, nic więcej. Wracając do naszych bloków, właśnie to jest cała idea. Tutaj ten preact razem z tym całym Interactivity API, wszystko może z tego korzystać, nic więcej nie potrzebujemy. Interactivity API też wspiera natywnie, czyli tak jak Field Foundation. Znowu musicie sobie tutaj zrobić skan QR-kodu, ale idea jest taka, że jeżeli przejdziecie do innej strony,
to on normalnie jest wcześniej strony, ale z jakimś animacją. To jest na tym, kiedy dostępne w przeglądarkach. Nie mogę wam tego pokazać, jak to działa, bo jest PDF, ale klikniecie, jak coś się animuje i przechodzi do innej strony, prawdziwie innej strony, tak? I tutaj taki klasyczny przykład, czyli kopia IMDB, czy tam FilmWebu, czyli WP Movies Dev. Możecie sobie też tutaj sami rzeć. To jest prawdziwa aplikacja, to jest jedyny, który nie kieruje do YouTube'a. On kieruje prosto do tej aplikacji WP Movies Dev. Możecie sobie też wpisać to, jak chcecie, jak się boicie. I ta aplikacja to jest po prostu całkowita interaktywna strona na WordPressie. Macie wyszukiwarkę, która wyszukuje live. Możecie sobie dodać do ulubionych. Jak sobie klikniecie dany film, to on bez przeładowania, jak w natywnej aplikacji albo reaktowej aplikacji, wam się bez przeładowania przełączy. Tam jest też taki przycisk Watch Trailer. On wam szybnie YouTube'a w prawym dolnym rogu. Jak zacznie się wchodzić między stronami, to ten trailer sobie będzie cały czas on grał bez przeładowania. I to wszystko jest możliwe. Wszystko jest oparte tylko na WordPressie, nie ma żadnego headlessa, nie ma żadnego niczego. To jest tylko możliwe dzięki Interactive API. Co prawda to używa tego eksperymentalnego routera, o którym wam mówiłem, jego jeszcze nie ma, ale można sobie eksperymenta w WTW zaznaczyć i przetestować, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak to działa. I tu jeszcze wam ostatni slajd dam. Porównanie takiej samej apki, bo każda apka, to ty mówisz, to jest klasyczny przykład, ponieważ każdy framework taki przykład IMDB klona robi. No to zobaczcie, Next ma 150 kB załadowanego JavaScriptu dla porównania. 122, 2, 108. Interactivity API z WordPressem, WPMXD jest na poziomie 15 kB, jest na tym samym poziomie mniej więcej jak Solid, Astro czy Svelte. Nie wygląda źle? Nie wygląda. Też tak uważam. Zachęcam was, żebyście sobie zajrzeli, spróbowali, poklikali w praktyce, bo czytać dokumentację to jedno, a próbować to drugie. I z mojej strony, jak chcecie dać feedback do mojej prezentacji, to błędność.